Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X. Dzisiaj przetestujemy maszynę, którą mam za plecami. Została ona dodana w ostatniej aktualizacji. Jest ona do końca Summer Eventu, tak jak widzicie mam ponad 800 tokenów do niej, więc trzeba je wykorzystać. A jest szansa na zdobycie totalnie za darmo Huge Peta. Sprawdźmy, czy mi się uda właśnie jego zdobyć. Przyznam Wam się, że testowałem tą maszynę na drugim koncie. Niestety nie jest tak kolorowo i nie za każdym razem otrzymamy nagrodę. Oprócz Huge Peta możemy zdobyć tutaj eventowe pety, nowe mityki, legendy oraz diamenty. Jako, że mamy ponad 800 tokenów, trochę zejdzie nam z tym. Więc ja się biorę za wyciąganie nagród, jak będę miał coś ciekawego, to Wam pokażę. Słuchajcie, już parę nagród odebrałem i dopiero teraz zauważyłem. Patrzcie, tam jest jajko razy 50. Czyli najlepszy, jaki możemy znaleźć w tej maszynie i z niego właśnie jest największa szansa na Huge Peta. Niestety, tak jak widzicie, jest ono nieco mniejsze od pozostałych, przez co jest je trudniej wyciągnąć. No dobra, ja próbuję dalej je wyciągnąć. Jak mi się to uda, to Wam pokażę, co z niego wydropi nam. Patrzcie, co się stało. Niestety nie udało mi się wyciągnąć tego jajka, ale pojawiło się nam kolejne. Teraz już mamy aż dwa do wyciągnięcia. No dobra, próbuję dalej, bo to nie jest takie łatwe. Niestety, tamtego nie udało mi się wyciągnąć, więc spróbuję to drugie, które się nam zrespiło. Może akurat się uda. I słuchajcie, chyba się udało. W sumie jeszcze nie mogę być tego pewien, ponieważ może nam wylecieć. Jest chyba już nasze. I uwaga, co dostaniemy? Wątpię, że dropnie Huge Pet, ale chociaż eventowy. Coś długo się otwiera. O, jest, eventowy, Arcade Dragon. W sumie mój pierwszy. Pierwsze jajko razy 50 udało się wyciągnąć, no to lecimy po drugie. Słuchajcie, minęło 2-3 minuty i dalej tego jajka nie mogę wyciągnąć. Nie wiem, czy ja jestem taki słaby w tą maszynę, czy to jest takie trudne. Ale spokojnie, nie poddajemy się. Czekajcie, wygląda to obiecująco i chyba się udało. Mamy to jajko. W końcu. Jest to nasze drugie najlepsze jajko, które można wyciągnąć z tej maszyny. Ciekawy jestem, co z niego nam dropnie. No niestety, szkoda, dostaliśmy tylko mityka. Ale patrzcie, maszyna się zresetowała właśnie w tej chwili. Ale fart, jakbyśmy go nie wyciągnęli, by nam znikło. To teraz mamy kilka fajnych jajek do wyciągnięcia. Więc ja biorę się za wyciąganie ich. Jak mi się coś uda ciekawego wyciągnąć, to Wam pokażę. Słuchajcie, to jest kolejne jajko, które wyciągnąłem i kolejny eventowy pet. Już są dwa, wow. Nawet często na to wychodzi, że dropią. Słuchajcie, minęło trochę czasu, mam już więcej eventowych petów, ale nie o tym, bo znalazłem kolejne jajko razy 50. Spróbujemy je oczywiście wyciągnąć. Miejmy nadzieję, że się uda. Oczywiście to nie jest moja pierwsza próba, bo już kilka było. No w końcu udało się chwycić, czyli połowa sukcesu za nami. Teraz tylko, żeby nie spadło. No i uwaga, już jest nasze. Ciekawe, czy coś ciekawego dostaniemy. No niestety, kolejny mityczny pet. No nic, no to lecę dalej wydawać tokeny. Słuchajcie, minęło prawie 40 minut i teraz dopiero zauważyłem, że w tych kulkach też możemy znaleźć eventowe pety. I teraz właśnie się zastanawiam, czy można tam znaleźć również Huge Peta. Patrzcie, chyba się udało wyciągnąć właśnie eventowego peta. Właśnie on jest w takiej pomarańczowej kulce. Ojoj, ta kulka jest mała, mam nadzieję, że ona nam nie spadnie. Bo trochę się namęczyłem, aby ją złapać. Ale z tego co widzę, to uda nam się go wyciągnąć. Niestety, przy wyciąganiu tych kulek, niestety nie ma takiej ładnej prezentacji, jak podczas otwierania jajek. Jedynie w prawym dolnym rogu maszyny możemy zobaczyć naszą nagrodę, czyli naszego nowego eventowego peta. No nic, ja lecę dalej wyciągać nagrody, jak coś ciekawego zdobędę, to Wam pokażę. Słuchajcie, grałem na tej maszynie przez ponad 2 godziny, niestety już nic ciekawego nie zdobyłem, oprócz całej armii eventowych petów. Szczerze Wam powiem, już mi się odechciało grać na tej maszynie. Tak jak widzicie, jeszcze zostało mi sporo tokenów, w międzyczasie jeszcze odbierałem kolejne. Jako, że event się kończy już jutro, raczej ich wszystkich nie wykorzystam, a dodatkowo granie na tej maszynie niestety jest czasochłonne, więc wolę sobie pootwierać jajka. Na pewno nie będę próbował zdobyć już z tej maszyny Huge Peta. Słuchajcie, ostatnio Wam zapomniałem pokazać, że zdobyłem nowego Huge Peta, którym jest Huge Tiki Taki do Minus i to w wersji Shiny. Mam nadzieję, że do końca tego jeszcze eventu zdobędę jakiegoś Huge Peta, niekoniecznie z tej maszyny, tak jak już Wam wspominałem, a może nawet Titanic Kata, bo wciąż jest na niego szansa. Oczywiście, tak jak i w poprzednim, to i w tym odcinku mam dla Was trochę petów do rozdania. Jeżeli ktoś by z Was chciał takiego peta, wystarczy napisać jakiś komentarz oraz Wasz nick z gry. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!